handlowa, proszę państwa, i radio obrotowe. Niesprawiedliwych umów handlowych. Komisja Europejska uważa z kolei, że to działanie protekcjonistyczne i, jak mówi, nie zamierza się temu przyglądać bezczynnie. Szef komisji Jean-Claude Juncker powiedział, że decyzja amerykańskiego prezydenta jest zagrożeniem dla europejskiego przemysłu i tysięcy miejsc pracy i Unia musi odpowiedzieć. Więc także nałożymy cła importowe. To jest głupie, ale musimy to zrobić. Nałożymy cła na motocykle Harley Davidson, jeansy Levisa i obłożymy też nimi bourbon. W odpowiedzi amerykański prezydent zagroził cłami importowymi na europejskie samochody. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Nie wiem, gdzie. Północ, południe. Produkt krajowy brutto Chin wzrośnie w tym roku o 6,5%. Nie mamy. W Pekinie premier Li Keqiang. W stolicy Chińskiej Republiki Ludowej odbyło się inauguracyjne posiedzenie ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych. To chiński odpowiednik parlamentu, który na sesji plenarnej zbiera się raz do roku. W przemówieniu rozpoczynającym ponad dwutygodniowe obrady Li Keqiang skupił się na kwestiach gospodarczych. Pomimo lepszych od prognozowanych wyników chińskiej gospodarki w ubiegłym roku, wzrost PKB w obecnym oszacowano na 6,5%. O 8% zwiększyć się mają w tym roku wydatki na chińską armię. Na ten cel Pekin przeznaczy 173 miliardy dolarów. To jedna z informacji budzących największe zainteresowanie na świecie. Podczas obecnej sesji parlamentu ma dojść do zmian w chińskiej konstytucji. Dyskutowana będzie propozycja zniesienia zapisu ograniczającego liczbę kadencji prezydenta i wiceprezydenta Chin. Ogłoszony zostanie także nowy skład rządu. W obradach uczestniczy prawie 3000 delegatów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Nie tylko dla studentów. Kształt wody, triumfatorem tegorocznych Oscarów, nagrody aktorskie dla Frances McDormand i Gary'ego Oldmana, Guillermo del Toro, najlepszym reżyserem, Twój Vincent. W Hollywood zakończyła się 90. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Warren Beatty i Faye Dunaway, który rok temu podała złą kopertę z zakończonej konserwą w banku, dostali kolejną szansę. Tony ogłosili zwycięzcę w kategorii film roku, tym razem bezbłędnie. Należący do gatunku fantastyki kształt wody zdobył dwie główne nagrody za najlepszy film roku oraz dla najlepszego reżysera pochodzącego z Meksyku Guillermo del Toro. W głównych kategoriach aktorskich sukces odnieśli Gary Oldman za rolę Winstona Churchilla w filmie Czas mroku i Frances McDormand za występ w Trzech Billboardach za Ebbing, Missouri. W kategorii pełnometrażowy film animowany zgodnie z przewidywaniami polsko-brytyjski Twój Vincent czeka z popularnym Coco odwołującym się do meksykańskiej tradycji święta zmarłych. Największe podziękowania dla Meksyku. Ten film by nie powstał bez waszej nieskończenie pięknej kultury i tradycji. W kategorii najlepszy film zagraniczny zwyciężył opowiadający o transgłodziowej piosenkarce obraz z Chiller Fantastyczna Kobieta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Nie wiem, dziecko, nie wiem. Na razie nie ma w amerykańskim stanie Illinois będzie dziś obchodzony Dzień Kazimierza Polskiego. Główne uroczystości odbędą się w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce. Wezmą w nich udział miejscowi politycy, urzędnicy oraz przedstawiciele polonijnych organizacji. Dzień Kazimierza Polskiego jest w Illinois jako jedynym amerykańskim stanie oficjalnym świętem stanowym. Został ustanowiony w 1977 roku. Jest obchodzony w pierwszy poniedziałek marca w związku z urodzinami generała. Stan Illinois oddaje hołd wybitnemu Polakowi oraz składa wyrazy uznania polskiej społeczności. W święto nie pracują m.in. stanowe urzędy oraz sieć szkół. Kazimierz Płaski jest nazywany bohaterem dwóch narodów. Urodził się w 1745 roku. Był uczestnikiem Konfederacji Barskiej. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych wsławił się walcząc w wojnie o niepodległość tego kraju. W jednej z bitew uratował życie Jerzemu Waszyngtonowi. Został potem mianowany pierwszym komandorem amerykańskiej kawalerii. Generał Płaski zasłużył się też m.in. ocaleniem przed okupacją brytyjską miasta Charleston w Karolinie Południowej. Zginął 11 października 1779 roku w bitwie pod Savannah. Co roku w rocznicę jego śmierci w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony Dzień Pamięci generała Płaskiego. W 2009 roku pośmiertnie przyznano mu honorowe amerykańskie obywatelstwo. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. Polskie Radio 1910 roku rodzice Koniec narodowej wyprawy na K2. Kierownik wyprawy wraz z zespołem zdecydował o przerwaniu ekspedycji na ostatni niezdobyty dotąd zimą 8000.
miesięcznych. Jak napisał w komunikacie kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki, na decyzję miało wpływ duże zagrożenie lawinowe, zniszczenie obozu i depozytów, niesprzyjające prognozy pogody i brak możliwości zaaklimatyzowania się himalajstów przed atakiem szczytowym. Kluczowy okazał się dzisiejszy rekonesans, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem jeden z uczestników wyprawy, Marek Chmielarski. Została wysłana ekipa rekonesansowa, to Adam Mielecki, Jan Hołm, który poszedł do Edward Base Campu. Dostali tam ogromne ilości śniegu, zniszczony namiot, który tam zostawiliśmy wraz z depozytem. Podeszli troszkę w kierunku obozu pierwszego, tam znajdowały się ogromne ilości śniegu. Zupełny brak linii poręczowych, w związku z czym wycofali się z powodu dużego zagrożenia lawinowego. Wrócili do bazy, przekazali to wszystko łącznie ze zdjęciami kierownikowi. Kierownik przeanalizował sytuację w oparciu o dużą pogodę i podjął taką decyzję. Wpływ na decyzję miało przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników wyprawy. Tłumaczył, że w programu polskich himalajców siłowych nie poszmanierz. Sytuacja jest ciężka, są bardzo śniegie, jak to się lawinowe. Prognozy pogody, które do tej pory sprawdzają nam się dobrze, pokazują, że 11 marca jest odpowiedni okres pogodowy, ale w czasie tego okresu musimy tylko zaaklimatyzować na 74 stan, powrócić później do bazy, ale nie ma już takiego okna pogodowego, które by pozwalało atakować wierzchołek. Z kolei rzecznik narodowej wyprawy Michał Leksiński powiedział w Polskim Radiu 24, że tegoroczna wyprawa może stanowić cenne doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości. Nowego w takich warunkach bazy, bo gospodarnie bardzo niebezpieczna. Kawa po raz kolejny pokazała, że morą gór stała się niezdobyta, ale jak wyszło od morą niedawno też powiedział, żeby być doskonałym zwycięzcą, trzeba nauczyć się być przegrywającym. Zakładamy, że po prostu będziemy się do doświadczenia i całego spojrzenia na to kartwa zimą, jak to wygląda, jaka jest działalność zimą w tych dobrych warunkach pogodowych. To pewnie kolejny metod to być może przyniesie tych ukarniach. Polacy jeszcze przez kilka dni pozostaną w bazie pod K2, mówi Marek Chmielarski. My znajdujemy się bardzo odległo w miejscu z lodów Baltoro i żeby w ogóle myśleć o zajściu, to wrócił do lata z stragany, który zajmie to około 5 niż 8 ale w miejscach na przygotowanie bazy do zamówień tu mamy kilka czasów. Narodowa wyprawa zaczęła się na początku stycznia. Rozmawiam z największymi ludźmi, a dopki, nie plotą bzdury tam, bo ja rozmawiam z największymi ludźmi. 70 osób zmarło w całym kraju z powodu wychłodzenia od początku zimy. To dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Blisko połowa ofiar zamarzła w ciągu ostatnich dni, kiedy w Polsce panowały silne mrozy, a temperatura w nocy w wielu miejscach kraju spadała poniżej minus 20 stopni Celsjusza. W tym samym czasie 45 osób zmarło w wyniku zaczadzenia. Tylko w ostatniej nocy statystyki powiększyły się o kolejne osoby. Jedna osoba zamarzła na Śląsku, a jedna śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla na Mazowszu. Urzędna Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że wbrew utartym stereotypom ofiary to nie tylko osoby bezdomne. Zdarzają się także śmierci wśród osób, które mieszkają samotnie, które są chore, które nie są w stanie ogrzać swojego domu z różnych powodów, więc tutaj my jako Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zawsze apelowaliśmy o taką solidarność sąsiedzką, o społeczną wrażliwość, bo jeżeli nawet sami nie możemy, czy nie jesteśmy w stanie pomóc, to zawsze możemy wykręcić numer alarmowy 112. W ubiegłym roku z wychłodzenia zmarło 110 osób. Tymczasem nieznacznie spadła liczba zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, chociaż wciąż utrzymuje się ona na bardzo wysokim poziomie. W ostatnim tygodniu tylko z powodu grypy zmarły 3 osoby. Odnotowano 248 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań. To wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. To ponad 20 tysięcy mniej niż w połowie miesiąca. Nadal jesteśmy jednak w szczycie zachorowań, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bonnar. Generalnie tych zachorowań jest bardzo dużo. Lekarze pierwszego kontaktu są przeładowani. Tysiące ludzi każdego dnia zgłasza się do przychodni. Musimy pamiętać, że grypa powoduje
liczne powikłania. Grypa często inicjuje proces chorobowy, bo taki grypie możemy na przykład zachorować na bakteryjne zapalenie. W sumie od początku sezonu grypowego, czyli od września 2017 roku w Polsce na grypę zachorowało ponad 3 miliony osób, a 10 z tego powodu zmarło. W ubiegłym sezonie grypowym zarejestrowano 4 miliony 800 tysięcy zachorowań. Tymczasem Brytyjczycy walczą z efektami zeszłotygodniowego ataku zimy. Miliony ludzi na południu kraju mają dziś problemy z wodą. Choć temperatury rosną, część regionów ciągle pozostaje odcięta od świata. W wielu domach, na przykład w zachodnim i północnym Londynie, wody nie ma wcale. Ciężarówki dowożą tę butelkową. Używajcie tak mało wody, jak to możliwe. To z kolei apel wydany przez 4 dostawców z południowo-wschodnia. To stan krytyczny. Bez wody nie da się prowadzić biznesu, nie można zbywać, gotować, nie można funkcjonować. Mówi w BBC pracownica jednego z pubów. Przyczyny z jednej strony rury urządzi w ogóle zamrożona woda i w drugiej gwałtowna zmiana. Najpierw rurus, a potem podwilcze. To sprawiło, że no i tamten dyspozycji zabiorę tylko zima w odwrocie, ale ciągle daje się bez znaki mieszkańców góry. W niektórych jej rejonach do pomocy zaangażowano na brytyjskie siły powietrzne. Helikopter zrzucać będzie zapasy jedzenia, grzejniki i opały. Dodajmy, że odwilż to też ryzyko powodzi i podtopień, między innymi na północy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do katastrofy budowlanej w Poznaniu doszło wczoraj rano w dzielnicy Dębiec. Prawdopodobnie wybuchł gaz, choć służby nie potwierdzają przyczyny. Część reaktorów kamienicy zostało tymczasowo zakwaterowanych w hotelu. Polska chce uniknąć konfrontacji z władzami Unii Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, komentując wstępne wyniki wyborów we Włoszech. Wiceminister wyraził opinię, że są one wyrazem sprzeciwu wobec polityki Unii. W Polsce nastroje są inne, dodaje Konrad Szymański. Polska jest tutaj komfortowej sytuacji, że nikt w polskim parlamencie integracji europejskiej nie podważa. Za to oczywiście oczekujemy rozsądnych, obliczalnych korekt, ale bez tego elementu kryzysu zaufania. Wydaje mi się, że Unia Europejska powinna to docenić, że Europa Środkowa z Polską na czele jest dzisiaj biegunem stabilizacji politycznej, biegunem obozem wsparcia dla integracji. Nie wszystkie wątpliwości dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości powinny prowadzić do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu, przekonuje Konrad Szymański. My rozumiemy, że to nie jest procedura sankcyjna, że to nie przynosi żadnych określonych konsekwencji, wymiernych konsekwencji dla państwa członkowskiego, ale mimo to chcielibyśmy uniknąć sytuacji utrzymującej się konfrontacji. To jest niepotrzebne Warszawie, nie jest to potrzebne również Brukseli. W Brukseli jest wiele spraw, które trzeba rozwiązywać z udziałem Warszawy. Byłoby dobrze, gdyby takie sprawy były.
wyczyszczone. Najważniejsze w tym wszystkim są kontakty premiera Morawieckiego i przewodniczącego Junckera. Myślę, że to jest element dużej zmiany. Konrad Szymański dodaje, że Polska chce z jednej strony jak najlepiej zrozumieć rację Komisji Europejskiej, a z drugiej chce przedstawić swoje opinie. Ma temu służyć biała księga zawierająca dokumenty dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Narodził się z Marii nieznacznie Panny. Spadła liczba zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, choć wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ostatnim tygodniu lutego z powodu grypy zmarły 3 osoby. Odnotowano 248 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. To ponad 20 tysięcy mniej niż w połowie miesiąca. Nadal jesteśmy jednak w szczycie zachorowań, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Generalnie tych zachorowań jest bardzo dużo. Lekarze pierwszego kontaktu są przeładowani. Każdego dnia zgłasza się na przychodni. Musimy pamiętać, że grypa powoduje liczne powikłania. Grypa często inicjuje proces chorobowy. Po takiej grypie możemy na przykład zachorować na bakterie niezapalnych płuc. Od początku sezonu grypowego, czyli do od września, w Polsce na grypę zachorowały ponad 3 miliony osób, a 10 z tego powodu zmarło. W ubiegłym sezonie grypowym zarejestrowano 4 miliony 800 tysięcy zachorowań. Aż 74 razy beskidzcy goprowcy w miniony weekend pomagali narciarzom, którzy doznali urazów na stokach. Trzykrotnie wezwano helikopter ratunkowy, ponieważ kontuzje były poważne. Od początku sezonu zimowego ratownicy interweniowali z ponad 2000 razy. Obecny sezon jest jednym z najbardziej pracowitych. Warunki na trasach narciarskich są bardzo dobre. Powoduje to jednak, że w góry wyjeżdża mnóstwo narciarzy, a na stokach panuje tłok. Grupa Beskidzka KOWR z zasięgiem działania obejmuje teren od Drawy Morawskiej po Babią Górę. Do Pjongjangu przyleciała dziś delegacja wysokich rangą urzędników Korei Południowej. Przedstawiciele państw koreańskich mają rozmawiać o sposobach utrzymania pokoju na półwyspie i o warunkach ewentualnego wznowienia dialogu Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Do Korei Północnej na pokładzie specjalnego samolotu polecieli m.in. główny prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa, szef południowo-koreańskiej agencji wywiadu oraz wiceminister do spraw zjednoczenia. Rozmowy na tak wysokim szczeblu to wynik ocieplenia w relacjach obydwu krajów. Dobra, już daj spokój z tym marudzeniem, kurwa, twoje macie. Ile można marudzić? Biblię czytaj. Delegacje mają rozmawiać o sposobach zapewnienia pokoju na Półwyspie Koreańskim. Głównym tematem dyskusji mają stać się jednak warunki ewentualnego wznowienia bezpośrednich negocjacji między Koreą Północną a USA. Prezydent Korei Południowej apelował wcześniej do amerykańskich władz o złagodzenie warunków wstępnych potrzebnych do rozpoczęcia rozmów z Pjongjangiem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 12:35. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zapraszam na część drugą magazynu, którą zaczniemy od rozmowy o rankingu najlepszych miast do życia według zagranicznych specjalistów. Warszawa na tej liście się znalazła. Ekspaci oceniali poszczególne miasta pod kątem możliwości rozwoju kariery zawodowej, wysokości zarobków, oferty kulturalnej czy możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia. Jak wśród ponad 50 przeanalizowanych miast wypadła Warszawa? To pytanie do Sylwii Zadrożnej. Dzień dobry. Dzień dobry. No przede wszystkim sukces jest taki, że Warszawa w ogóle znalazła się w tym rankingu, a jeśli chodzi o te poszczególne kategorie, to zajęliśmy. No właśnie mówiliśmy, że Warszawa jako złodziejka, Warszawa, która ludziom mieszkania zabierała, ludzi na bruk. Ja nie wiem, czym tu się szczycić? Hanką Gronkiewicz? Puknij się, durna baba, w łeb. Puknij się w łeb. Dla mnie takie jedno wyrzucenie człowieka z domu to jest po prostu dramat, a dla dziadówy, która ma w dupę ciepło i w domu i tu do studia pójdzie, nic nie robi i gada głupoty, no to jaki to sukces? Puknij się w łeb. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecennymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Nowej Skarbnierzycka Zimy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Tajemnica druga. Niepowstąpienie Pana Jezusa. Dokąd idziesz, Panie? Idę do Ojca, aby przygotować Wam miejsce. Znacie drogę? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tak głupie to przyjechał. Przeze mnie. Przyjdę po Was. Przyjdź szybko, Panie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Lidia z Wiednia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Nie odchodź stąd. Jeszcze wiele rzeczy chciałbym Wam powiedzieć, ale teraz nie zrozumiecie. Gdy przyjdzie Duch Prawdy, On Wam przypomni i nauczy wszystkiego, co Wam mówiłem. Stąp, gołębico, twórczy duchu. No widzicie Państwo, religie fałszywe mają to do tego, że nie są w sensie takim pozytywne, nie są radosne, tylko Ojcze nasz. A czy Ty w ogóle wiesz, jakie to jest Jego imię? Co to znaczy, że Jehowa to ma znaczenie duże? I odpuść nam nasze winy. Ten, który powoduje, że się staje Jahwe, Jehowa. No przechodzą, czy podsłuchują trochę. Jahwe, Jehowa. Ten, który powoduje, że się staje w sensie fenomenologicznym, w sensie stawania. Że ten Bóg miał i ma i będzie miał zamierzenie wspaniałe dla człowieka, dla ziemi. Człowiek tego nie chce. Człowiek Boga odrzuca. Człowiek lekceważył zawsze. Zabili Jezusa, Syna Bożego, Żydzi, a teraz co, czekają teokracji? Że zabili Jezusa, a teraz czekają na teokrację? Że to naród wybrany? Naród wybrany to miał być, ale nie spełnił oczekiwań Bożych i zasługiwał na kary. I na karę ostateczną też zasłużył, Bóg odrzucił. No, a jak są to te mafie żydowsko-katolickie? I tak się modlą, marudzą. Po prostu tak marudzą, że mi się kichy przewracają. Po prostu przewracają. I Matko Boża, i to Krystyna Pawłowicz, taka uczona, że ona się nie może zorientować, że to jest bardzo stary kult kobiety, kult matki z dzieciątkiem, jeszcze przed Marią, przed Jezusem. Przecież to jest pogański kult. Wcale ona nie miała żadnych tam, wiesz, jednego dziecka, tylko miała więcej dzieci. Jezus miał brać. A oni nie chcą tego, więc chyba oni myślą, że święta. Oni myślą, że Matka Boska święta, to będzie wtedy, jak ona nie będzie miała dzieci w ogóle. To jest całe średniowiecze. Matka Boska przez mężczyznę nietknięta, to jest bardziej święta. To jest gorzej jak kłamstwo. To jest łoż. Łoż. To jest szatańskie łoż. Zdrowaś Maryjo, i to ileż ona będzie się modliła, zdrowaś Maryjo, ileż raz. Przecież w Biblii jest wyraźnie. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham, bo na waszych rękach pełno krwi, paliliście ludzi, na stosie paliliście Biblię, wyrzucaliście do śmietnika, wszystko do śmietnika wyrzucacie, nawet jak zobaczycie Świadków Jehowy, to wszystko do śmietnika wyrzucacie, bo wam wszystko z rąk leci. Także taki jest moherowy świat, gdzie tu na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem nie masz Świadków Jehowy, nie masz mormonów, nie masz ewangelików, nie masz prawosławnych. No Prawo i Sprawiedliwość jest, ale Prawo i Sprawiedliwość to nie jest prawosławne. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi. I to też różne są te firmy pożyczkowe, które tak często tutaj mobbingują, stalkingują, miliony SMS-ów, na przykład Assa, no przecież tu jest 50 SMS-ów tego samego. Tak, 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 już akceptujemy i sprawdzamy, zadzwoń do nas i cieszymy się. I takie, proszę Państwa, jak to się nazywa? I mobbingowanie, ale nie tylko. To jest spam. Spam. Miliony SMS-ów tego samego, gówno z tego wynika. Cała asa. Niby pozytywne, ale to wiecie Państwo, zarabianie pieniędzy komputerowo. Oni myślą, że wie, zarobią. I w niebo wzięta jest, o moja zielna i anielska. Najpiękniejsze kwiaty i kłosy ci przynoszę, moja kwietna, majowa i łowicka. Tęsknię za tobą, zabierz mnie stąd. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. No ja czekam na te wiadomości dnia, ale no tak się nudzę, jak cholera. Tam reklama jest. Wszędzie jest ten diabeł siedzi. W szczegółach głupi, gdzie nie ma psychologii dobrej, mądrości. Nic. Tylko bzdury. Bzdury, że ludzie tacy są ciemni. No dlatego, że nie mają w programie Biblii. Nawet na Akademii Teologii Katolickiej. Tam jeszcze może, ale na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nie ma Biblii. Czego oni uczą? Uczyć się, aby się uczyć, to nie ma sensu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łask pełna Pana, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Też taka pożyczka, proszę Państwa. Iques Creditum Fis. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Miało być 3500 rozłożone na raty, to było 1300 i na kilka rat tylko, a z dużą lichwą. O czym my tu mówimy? Są to dziadowskie firmy, które obiecują, mówią co innego, a robią co innego. A przecież człowiek nie powie, że nie. Jeżeli chcieli dać na przykład 3400, to jak dają 1300 na dużą lichwę, na mało rat, no to człowiek no nie powie, że nie mógł, powie, że dobre i to. Weźmie, to wtedy oni zarabiają tylko na tym. Czyli kłamstwo, oszustwo, obiecanki, cacanki, a robią co innego. No. Że możemy dać tyle, możemy dać. Potem, jak oni tutaj tak sprawdzić, 5 groszy nie dopłacić, jak oni będą tu miliony SMS-ów wysyłać. To ja się tylko tym bawię, w sensie takim, że widzę, jakie to chamstwo, jakie to, wiesz, jak się oni trzęsą. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, gdy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi sobie. Bóg zapłać za dar wspólnej modliwa świętymi córką z Rydunku. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Wyniesiona ponad wszystkie stworzenia, błogosławiona i ukoronowana, Królowo Polski, bądź pozdrowiona od pielgrzymów i przez moje różańce, wytęskniona, Matko moja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie w intencji Ojca Świętego i naszej Ojczyzny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Joanna z córką Anną. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o mądrość, jedność i solidarność dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobą Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami. Podporo Rodzin, módl się za nami. Pociecho Nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo Chorych, módl się za nami. Patronie Umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu się na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modliła się Mirosława z Katowic Mursek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bóg zapłać. Pani Mirosławo, Bóg zapłać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na wspólnej modlitwie różańcowej. Jest godzina 13. W Polsce, a jest godzina 13.